Cześć, nazywam się Olga Kowalczuk i jestem studentką KPSW. Chciałabym się opowiedzieć o programie Erasmus+, bo byłam na takim stypendium 2 lata temu oraz wybieram się w przyszłym roku. Na czym polega projekt? Zacznę od tego. Projekt polega na tym, że możemy realizować zajęcia, które mamy na uczelni za granicą, z uczelnią, w uczelni, z którą nasza uczelnia ma podpisaną umowę lub z taką, z którą podpiszę tą umowę po tym, jak się dogadamy, że tak powiem, że chcemy tam jechać. Projekt może być realizowany od 3 miesięcy do 12 na studiach licencjackich lub do 24 na studiach magisterskich. To może być wyjazd ze względu na realizowanie zajęć akademickich lub praktyk. Minimalnie to są 3 miesiące również na praktyki, a maksymalnie, tak jak wcześniej wspomniałam, możemy jechać tylko na jeden semestr na rok, hybrydowo. Semestr i praktyki, rok i praktyki. Jak sobie to rozdzielimy, to już jest nasza sprawa. Tak jak wolimy, tak sobie rozdzielamy, więc to też jest fajna opcja. Teraz powiem o czymś, co myślę, że jest ważne dla wszystkich, czyli o finansach. Finansowo dostajemy 450 euro na miesiąc około. I jest to ta kwota, którą dostajemy za zajęcia realizowane nie praktyki, tylko za zajęcia. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, ile dostaje się za praktyki, ale jest to więcej na pewno, ale nie jakoś też dużo więcej. Dostajemy te pieniądze wcześniej, przed wyjazdem, ale tylko kilka dni przed wyjazdem, za całość naszego, że tak powiem, semestru. Czyli jeśli to jest wyjazd, załóżmy, na pierwszy semestr zimowy, akurat ja byłam w Portugalii, w Portugalii semestr zimowy zaczyna się 17 września, więc te pieniądze dostałam na początku września. Z całego wyjazdu musiałam sobie po prostu sama potem rozdzielać. Co jest kolejną ważną i interesującą kwestią, to jest, czy zajęcia są trudne. To jest pytanie, które się często pojawia. Nie, uważam, że nie są. Uważam, że są na podobnym poziomie jak u nas. Są realizowane w języku portugalskim lub angielskim, akurat w Portugalii, bo ja byłam w Portugalii. Zajęcia po angielsku, wiadomo, są po angielsku, a zajęcia w języku portugalskim są realizowane w taki sposób, że normalnie leci slajdy i wszystko jest po portugalsku, a my dostajemy taki skrypcik zajęć po angielsku lub nawet wręcz wydrukowane wszystkie prezentacje z opisami. Nie masz też co przejmować egzaminami z tych przedmiotów, gdyż już na nim pytania są w języku angielskim, a dodatkowo możemy mieć słownik. Najczęściej, chyba mi się nie zdarzyło, żeby któryś wykładowca powiedział, że nie możemy mieć słownika na zajęciach, co jest też pomocne, bo wiadomo, nie wszyscy znają perfekcyjnie angielski, a na Erasmusa tak chcą wyjechać. Nikt nas tam nie oceniał za gramatykę, więc nawet jeśli kaleczymy język, nic się nie stało, mamy tylko odpowiedzieć na pytanie, nie ma z tym problemu, nawet jeśli niektóre zaliczenia wyglądały na zasadzie prezentowania, prezentacji przed dużą grupą ludzi, to i tak gramatyka mogła leżeć, ale jeśli powiedzieliśmy swój temat, było w porządku, mogliśmy mieć notatki, nikt się tego nie czepiał, że część słów nam, wiadomo, wylatywała w trakcie, czy naprawdę kaleczyliśmy język z gramatyką, bo to szlifowanie języka dopiero przychodzi z czasem, a na starcie, wiadomo, to nie jest tak, że wbiegamy i wszyscy perfekcyjnie mówimy. To tak nie działa. Tym bardziej musimy się troszkę przestawić z językiem, bo tak naprawdę używamy tam angielskiego bardzo dużo. Mi się na przykład zdarzyło, ja byłam pierwsze pół roku w Castelo Branco, a drugi pół w Lerii. Nie zdarzyło mi się w pierwsze 3 miesiące mieć na Erasmusie żadnego innego Polaka. Byłam jedyną Polką, więc musiałam gadać po angielsku, po prostu, żeby nie być sama. Co mi się najbardziej podobało w Erasmusie? Najbardziej mi się podobało to, że poznałam tak dużo wspaniałych osób, naprawdę, i to z całego świata. Ekwadorczyków, z Meksyku, z Finlandii, tu bliżej nas z Czech i z Niemiec też poznałam parę osób, z Włoch, z Francji też. Wspaniałych, otwartych ludzi, których mi przyjaźnie możemy zawiązać na całe lata, całe życie, lub mieć po prostu tylko wspomnienia z tych czasów, kiedy byliśmy na Erasmusie. To też jest super opcja. Co dodatkowo daje nam sam Erasmus? Co z tego mamy? No bo jedziemy, to oprócz zaliczenia zajęć możemy sobie również popodróżować i poznać inną kulturę, co też jest świetną opcją. Wiadomo, tam troszeczkę inaczej wyglądają sprawy ze spędzaniem wolnego czasu, z całym planem dnia, z prowadzeniem zajęć, nawet jedzenie. To wszystko możemy po prostu lepiej się w to wgłębić, niż gdy normalnie jedziemy na wakacje na krótszy okres czasu. Podróżowanie, o Jezu, podróżowanie też jest super, bo sobie jeździmy tak naprawdę za nie nasze pieniądze. Dostaliśmy je, ale wcześniej ich nie mieliśmy. Jeździmy za stypendium, bo możemy część tego stypendium odłożyć. Spokojnie mi starczało i na mieszkanie,
i na jedzenie, i również na to, żeby sobie pojeździć. Więc super opcja, bo nic nie tracimy swojego. A zwiedziliśmy kawał Europy, poznaliśmy ludzi z całego świata i jeszcze dodatkowo przez rok byliśmy sobie na przykład za granicą, czy pół roku, czy 3 miesiące, żyliśmy sobie po prostu tam. I to jest świetna opcja dla, uważam, wszystkich. Szlifowaliśmy sobie język i było świetnie. Z takich rad ode mnie, co można zrobić, jeśli planujemy taki wyjazd, to zdecydowanie kupić bilet lotniczy wcześniej. Stypendium, pieniądze dostajemy troszeczkę przed wyjazdem, ale bilet warto kupić dużo wcześniej, więc wyłóżmy te pieniądze jakby od siebie, żeby kupić go za tańsze pieniądze. Kolejną rzeczą jest ISN, który nam pomoże. To jest organizacja, która nam pomaga tam. Jak już wyjedziemy. Członkostwo kosztuje 10 euro, a daje nam minus 20% na, lub minus 25, ale wydaje mi się, że minus 20, na loty z Ryanairem i 5 darmowy, przy 5 lotach darmowy bagaż. Ta karta, to członkostwo jest na semestr i możemy potem wykupić kolejne. Dodatkowo może nam się przysłużyć taka aplikacja do jakby mentorowania. Mamy mentora z danej uczelni, do której jedziemy, który pomoże nam z mieszkaniem, który pomoże nam z ogarnięciem miasta, jeśli go poprosimy, który nam pomoże na przykład, co można ciekawego robić, co można ciekawego zwiedzić, odbierze nas z przystanku. Generalnie wpisujemy tam swoje dane, gdzie jedziemy, kiedy jedziemy. Automatycznie nam przydzielają kogoś z uczelni, jakiegoś studenta, który nam po prostu pomoże, co jest też fajne i myślę, że pomocne, zwłaszcza przy zakwaterowaniu, bo warto oczywiście sobie mieszkanie wcześniej ogarnąć, ale można też jechać spokojnie z biegu, że tak powiem, tam wynająć sobie 3-4 noce w hotelu i wtedy szukać mieszkania. Mamy też taką opcję, że fajnie, bo wtedy sobie obejrzymy i naprawdę wybierzemy coś, co nas interesuje, nawet wcześniej możemy umówić się z kilkoma właścicielami, żeby sobie ogarnąć, gdzie te mieszkania też leżą, czy nam odpowiadają do mieszkania, bo jednak, zwłaszcza jeśli idziemy na dłużej, rok czy pół roku, to fajnie mieć tam lepsze mieszkanie, takie, którym się dobrze czujemy i jest w fajnej lokalizacji. Nie musimy jechać też do jednego kraju, możemy jechać na pół roku do jednego, pół roku do drugiego, różnie to bywa, ja akurat wybrałam Portugalię na cały rok. Czego oczywiście nie żałuję, bo było świetnie i na przyszłe stypendium też wybieram się do Portugalii, do tej samej miejscowości, gdzie byłam za drugim razem. Z moich rad to jeszcze wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. Mi się akurat nie przydało, ale nawet warto mieć takie ubezpieczenie dla studentów i kartę studencką międzynarodowego studenta. To możemy wyrobić sobie w większych miejscowościach. Zdecydowanie jest taka możliwość, nie myślę, że we Wrocławiu na pewno. I można tę kartę wyrobić i wtedy na przykład przy zniżkach autobusowych dla studentów nie musimy się już bawić z naszą legitymacją, bo mamy tamtą, która jest wyrobiona na taki sam okres jak tutaj. Do wyrobienia jej potrzebujemy tylko naszej legitymacji z uczelni podbitej. I na okres podbicia tam możemy sobie wyrobić taką międzynarodowego studenta. I ona jest też w języku angielskim, więc po prostu nie ma problemu, że o, co to jest za karta, czy co tu jest napisane. Wszystko jest po angielsku, więc w okienkach nie będzie problemu. Najważniejszą radą, uważam, z wszystkich jest taka, żeby po prostu jechać, bo to jest ogromna opcja, ogromna okazja dla nas, gdyż tak naprawdę Unia Europejska i nasza uczelnia daje nam szansę, żeby pojechać i pozwiedzać, popodróżować, poznać ludzi i postawiać w innym miejscu za darmo. Dosłownie dają nam pieniądze, żebyśmy to zrobili, więc to zależy od naszych chęci, żeby tam po prostu jechać i troszeczkę wysiłku włożyć, żeby po prostu się zebrać, zgłosić się i pojechać. Potem mam ogromną satysfakcję, ja przynajmniej miałam ogromną satysfakcję, że mi się udało tak spędzić rok i świetnie się bawiłam, świetnych ludzi poznałam i generalnie jestem zachwycona i nie dostrzegam praktycznie minusów, gdyż wracamy, dalej wracamy do swojego toku studiów tutaj w Polsce z naszym rokiem, który, że tak powiem, opuściliśmy na pewien okres czasu, wracamy i normalnie dalej lecimy tym tokiem, więc nic nie tracimy, a zyskujemy bardzo dużo, dlatego serdecznie polecam Erasmusa.